Cześć, ja jestem Wanaki, a dzisiaj przygotowałem dla Was 14 ciekawostek o Arminie. W ramach ogłoszenia chciałbym powiedzieć, że stworzyliśmy Discorda, na którego serdecznie Was zapraszam. Link znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Oprócz tego stworzyłem jeszcze fanpage na Facebooku, także jeśli lubicie oglądać moje filmy, a na YouTube czasem je przeoczycie, zerknijcie tam. A teraz bez dalszego zbędnego przedłużania, zapraszam na odcinek. Sposób, w jaki został narysowany Armin, był dokładnie zaplanowany przez twórcę, jeśli chodzi o oddanie jego charakteru. Hajime Isayama stwierdził, że zdecydował się dać mu zaokrąglony nos, aby z twarzy Armin wyglądał na łagodnego i słabego, a także wyróżniał się znacznie spośród innych zwiadowców z dość ciętymi rysami. W anime Armin zdradza, że jego rodzice zginęli podczas misji odzyskania Muru Maria. I to tyle. Nie poruszał już więcej tego tematu. W rzeczywistości jednak mogliśmy wyczytać to pomiędzy wierszami. W odcinku drugim sezonu trzeciego Diel Sans przyznaje się, że pozbył się pewnej pary próbującej opuścić mury za pomocą balonu. Informacja ta jest potwierdzona przez twórcę w książce Attack on Titan Guidebook. Patrząc na wygląd rodziców Armina, możemy spokojnie uznać, że zajmowali się oni swojego rodzaju techniką, a ich chęć na eksplorację świata zewnętrznego nie zniknęła wraz z ich śmiercią. Tę ciekawość przejął ich syn. Armin stwierdził w mandze, że jego imię dał mu dziadek, a nie jego rodzice. Skoro jesteśmy przy temacie imienia, Armin może mieć wiele znaczeń. Najpopularniejszymi tłumaczeniami ze staroniemieckiego są uniwersalny, żołnierz czy też cały. Isayama wybrał imię Armin Arlet, ponieważ brzmi ono podobnie do słowa aluminium. Ponadto, jeśli imię i nazwisko postaci w serii zaczyna się na tą samą literę, o wiele łatwiej jest je zapamiętać. W dzień urodzin Armina, czyli 3 listopada, w Japonii obchodzony jest Dzień Kultury. Święto to promuje, jak zapewne się domyślacie, kulturę, naukę oraz sztuki piękne. Osoba dubbingująca Armina jest tą samą osobą, która użycza głosu narratorowi. Wspomniany zabieg ma miejsce i w języku japońskim, i w języku angielskim. A więcej o tym powiedziałem w jednej z teorii, do której odnośnik wyświetla Wam się teraz na ekranie. Hajime Isayama stwierdził, że nie widzi możliwości, aby Armin i Eren byli najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. I zgodnie z wydarzeniami w anime, dość się to pokrywa. W side-arcie 11 tomu mangi Armin wraz z kilkoma innymi postaciami został przedstawiony jako osoba przemieniająca się w tytana. W tej formie jego głowa była prawie takiej samej wielkości jak reszta jego ciała. Mogliśmy to również zobaczyć w drugiej animacji OVA. Armin nie zgładził żadnego tytana, a jego pierwszym punktem na koncie był człowiek. W drugim odcinku trzeciego sezonu Armin strzela do jednego z wojowników ze składu Kenny'ego Ackermana. Po fakcie Arlet czuje się ze sobą okropnie i po prostu zwymiotował. Hajime Isayama zażartował w listopadowym wydaniu Besatsu Shonen Magazine w 2014 roku, że dziewczyna, z którą Mikasa dogaduje się najlepiej, to Armin. Po dość kontrowersyjnej reakcji tłumu za chwilę wytłumaczył żart i poprawił się, że Armin oczywiście jest mężczyzną. Armin jest jedynym członkiem drużyny Levi'a, który nie był w pierwszej dziesiątce absolwentów 104 Korpusu Szkoleniowego. W poście na blogu z 2013 roku Isayama stwierdził, że wybrał Kufu autorstwa Rymestera jako motyw muzyczny dla Armina. I najlepsza, najbardziej tajemnicza i uwielbiana przez Was ciekawostka, grupa krwi Armina to zero. I to na tyle z ciekawostek o Arminie. Dajcie znać, kogo chcielibyście lepiej poznać w następnym odcinku. Zapraszam Was na Discorda i do usłyszenia już za niedługo. Łoś!